Wiecie, co to jest molo? Molo to jest taki chodnik, gdzie on prowadzi do morza. Cześć, tu Natalka i Kuba. Dzisiaj idziemy na molo. Chodźmy. No i już i daj bilecik teraz do Chińczy i wejdziesz do Chińczy. My mamy dzisiaj ładną pogodę. You appear, nothing's been the same. I'm reshaped like the shore after a wave. Crash down in the middle of a hurricane. Everywhere you go, everything you do, everybody knows something's different about you. Cause baby, it shows the little things you do. You are my obsession. Every word you say, little or too much. Every little way that you move is enough. Zobaczyłam misia, no i pomyślałam, że to takiego dzieciątka, które nas omijało z wózeczkiem. Pobiegłam się zapytać i okazało się, że to jego. Zdrowie. The sheets still trace the shape of your silhouette long after you've already left the bed. Łobun chyba chce sobie. Ja go nakarmił, ale ja nie mam żadnego chlebka. Cię, to molo stoi na takich wielkich palach. Ciekawe, ile trzeba było ich wziąć, żeby to molo zrobić. Obok mnie są statki ciekawe, czy można przepłynąć nimi dookoła świata. Zobaczcie, ten statek nazywa się Pirat. Co wisi na nim z przodu? Martyna i Bartek. Zobaczcie, te kłódki są po to tutaj zawieszone, że są imiona napisane, serduszka i chyba zawieszają tutaj kłódki, żeby ich miłość trwała wiecznie. Już właśnie wychodzimy z molo, jak będzie się sopo, to musimy się szybko tu zajrzeć, no bo to jest fajnie. Pojedź się tu, no bo tu jest fajnie. Kupiliśmy sobie pamiątki, no bo Fleming mi się kojarzy z morzem. A Bing, no bo lubię. O, cześć, jestem Flaming! Cześć, jestem Flaming! Cześć, jestem Ming! Zostaniemy najlepszymi kumplami? Tak! Wiecie, co było najfajniejsze na molo? Te kupiliśmy sobie pamiątki! Przejdźmy do podsumowania. Poziom trudności. To nie było wszechludne, tylko to jest pasus. Po jednej gwiazdce. Zmęczenie. Dla mnie jedna gwiazdka, dla Kuby dwie, bo było trochę chodzenia. Zainteresowanie. Tam było bardzo fajnie, no bo tam były statki, ptaszki i duże fale. Dlatego zainteresowanie. I dlatego postelik gwiazdki. Cena nie jest wysoka, no bo można tam płacić raz i można tam spędzić cały dzień.
nie kosztuje to tak dużo, więc dlatego jedna gwiazdka. Pamiętajcie, jak będziecie w Trójmieście, to koniecznie trzeba odwiedzić mola. To taki symbol Sopotu.